Tak jak w ubiegłych latach, w tym roku również odbędzie się konkurs Talent i Praca. Ma on na celu wyłonienie najlepszych i najbardziej uzdolnionych maturzystów z naszego miasta. Maturzyści rywalizują w kilku odrębnych kategoriach. Wśród nich znajduje się m.in. kategoria humanistyczna, matematyczno-fizyczna lub z dziedzin artystycznych. Najstarsza nagroda, czyli humanistyczna, ona jest najstarsza, ponieważ jaką pierwszą fundowaliśmy, matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, języki obce i osiągnięcia w dziedzinach artystycznych. Talent i Praca liczy już 9 lat, a jego inicjatorami są Janina Dębska-Bębenek oraz profesor Marian Bębenek, którzy jednocześnie są jednymi ze sponsorów nagród. Sam pomysł wziął się z faktu takiego, że nasi studenci z Jaworzna, czy nasi maturzyści z Jaworzna, pierwotnie przed laty, tam 10 czy więcej, bardzo słabe mieli wyniki na studia. Czyli ja byłem egzaminatorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ tam wykładałem i okazało się, że nasi Jaworznianie bardzo słabo wypadali. No, gdzie była przyczyna tego? Wiedziałem bardzo dobrze, że studenci z Krakowa, z innych okolic przystępują dużo wcześniej do intensywnej nauki i od razu ukierunkowują się na studia, na kierunek studiów, który jest dla nich atrakcyjny. Stąd zrodził się pomysł, żeby właśnie jakoś zachęcić, pobudzić do większej pilności, do większej pracowitości w maturzystów. Szkoły wypełniają arkusze zgłoszeniowe maksimum 3 kandydatów z każdej szkoły. Dalej pozostał termin 22 lipca, do którego trzeba zgłosić te arkusze do Waszej redakcji. One tutaj są zdeponowane od każdej szkoły, zarówno te dotyczące działalności czy osiągnięć kandydata, jak i osobna koperta z jego nazwiskiem i imieniem. Wszystko to jest zaszyfrowane i nasze jury, tak jak dawniej, będzie oceniało osiągnięcia maturzystów anonimowo. To znaczy maturzyści będą anonimowi jurorzy. Oczywiście nie. Co roku na najlepszych maturzystów czekają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł każda. Tradycyjnie wręczenie nagród odbędzie się podczas inauguracji roku szkolnego w szkole, z której maturzyści zdobędą najwięcej nagród w tym konkursie. Tegoroczny Talent i Praca różni się jednak nieco od poprzednich edycji. O zmianach mówi Janina Dębska-Bębenek. Jedna zmiana główna to jest zmiana w składzie osobowym jury. Dotychczas pracujący przewodniczący, pan profesor Jan Skoczyński, wycofuje się z życia zawodowego. Poprosił, żeby zwolnić go również z tego obowiązku. W związku z tym byliśmy zmuszeni uzupełnić skład jury o jeszcze jedną osobę. I tak zrobiliśmy. Weszła do jury pani Barbara Huderska. Pani Barbara Huderska jest nauczycielem, doradcą metodycznym języka polskiego. Jest jaworznianką. Współpracuję również z wydawnictwami pedagogicznymi i szkolnymi. A pracujący w jury, pan dr Artur Żurawik, został obdarzony funkcją, zresztą czysto honorową, przewodniczącego. Ujęliśmy również w regulaminie zapis, który funkcjonował, ale był przyjęty jako pewien obyczaj dopuszczający maturzystów szkół spoza Jaworzna, którzy oczywiście spełniają kryteria, jakie narzuca regulamin, mieszkają w Jaworznie, ale maturę zdają, no, powiedzmy, w Mysłowicach. Jeżeli te kryteria będą spełniać, wypełnią odpowiedni arkusz, zrobi to również ich wychowawca czy dyrektor szkoły, zapisany jest w regulaminie, nie ma w tej chwili żadnych przeszkód formalnych, aby taka kandydatura również była zgłoszona i jury na pewno weźmie ją pod uwagę, jeżeli będzie wybierała tego jednego, jedynego, najlepszego z danej dziedziny. Zachęcamy szkoły do zgłaszania swoich kandydatów do konkursu.